Dzień dobry, Gieruś. Co uskuteczniasz, powiedz? Drapieżnika szukam. Pokaż mi, ale dlaczego na drzewie? Drapieżnik? Predator chyba. Szwecja jest tak niebiczalna, że te ryby z drzew padają. Ty tam na dziób wskakuj, bo ty byś po tych kamieniach tu skakał zaraz. Klapki masz? Uśmiechnij się do widzów. Co czas się śmieje. Bawiła się drzewo, ty. Ten wiosełko byś mi podał. I zaczynamy kolejny dzień. Wtorek. Jezioro spokojne. Maluś. Mierzymy go w ogóle. Kim? Podbieraj. Jest 50, będzie miał. Kolacja jest. A ciśnij go mocno. 8? Mhm. 58. No będzie miał, jakby tak uderzył go. To by miał 60. Nie wierzchem, ale. Do? Widzę, no spokojnie. 120 metrów? Tak jest. Ej, ale się teraz zaczyna walczyć, chyba zobaczył cię. No, i do podbieraka go tutaj. Wędkę do góry. Ale fajnie, ryba jest. Śmierdzisz rybą, no. Nie, no cieszę się, bo to wiesz, jest coś. I to czułem, wiesz, ewidentnie, nie? Tam nie było problemu, że to zaczę, bo już, wiesz, inaczej chodzi, no puknie, potem odpuści, puknie, nie, to już... I coś się działo, że trzeba tu obrzucać to. Wiara w przynętę, Grzesiu. No jest, ale... okazja, panowie. Ale dobrze, że nas ominęło to. No. Poszło bokie. A zapadało się, że może nas pochlapać. A trochę się zrobiło przyjemniej. No, troszkę tak. Na razie to jest rozgrzewka. Kazikowi pokazuje, jak ma łapać. To jest dziecko. Ja ci pokażę później. To wy sobie pokazujecie? Tak. My też. Shad-Tis, 16 cm i jego pierwsza zdobycz. Okoń, no, 22 cm. Można? Można? Trzeba. Nie ma przypadków. Państwo widzą Marcina Trumana. Stefan Trumstedt. Przepraszam, Stefan Trumstedt. Ale ładnie. Ciężka to jest metoda. Trudna, ale przynosi efekty. Jak widać. Brakuje tylko bam! I to, ale... i to jak? Bo się bałem przed tych gałęzi, nie? No. Za mała ta miarka, masz nadzieję, jest nadzieja, Jest nadzieja. Chciałbym bardzo, przyszedł, dwa szły. Nie wiem, czy dobrego wybrałem. Tak, jak ja bym to wybierał, nie? By to był twój wybór. No. No 64 jak bałek. Dobra. Centymetr większy od mojego. Tak jest. Brawo. To jest nasza zatoka, bo nie? Tylko dnia, co? No dzisiaj tak, twoja, bo najbardziej. No 64 i 55. A rano co miałeś przed południem? 58. Też ładnie. Pokonałeś mnie całe jeszcze dzisiaj. To prawda. Zaszczyt się jeszcze do tego, do północy. Konusek. Nie tam konusek, nie konusek. Podjej tam, nie? Dziękuję. Na tej drobnicce se powalczył.
jeszcze będą jakieś jeszcze kurwa ładne. Dobra, no u ciebie 54 cm szczęścia. Ale poszedł na główkę. No tak, ładniusi. Ładne miejsce też, nie? Co? Czy ja mam teraz 54 i 55, tak? No tak, a co ci poprawi coś? Tylko 55. Patrz, 60 nie mogę dzisiaj przeskoczyć. A mi się udało? No, dwa razy. Bez problemu, nie? 60. Bez problemu, no. Jula. Jula, tak się widzę nasz kumpel, nie? Siedzi w opadzie. Jest. W opadzie. O, też. Widzę go. Mamy go, ładny. Dobra. Taki pod 58 znowu. No więcej, żeby niż 54, żeby miał więcej. No chodź. 57. No, out. Na główkę. Dobra. 54, 55, 57. No multiku, może se multik trochę potrenuję. Najpierw tam. Czy ten jest teraz taki maleńszy? Ciut maleńszy, ciut mniejszym. Skąd byłeś? Stąd. Aha, o, i buknięcie było. Dobra, to sobie założę. Co się potrenuje, co? Ach! A duży, mały? Siedzi. Ach. Nie. Zajmij się łowieniem. Aż tak mały jest? A. Skąd wiesz? No widzę, czuję. Pokaż. A może z bydlem? Ty? Tak. Zachowujesz się jak bydlak. Nie, jaki ładny. Odepniesz się? Dziękujemy ci. Jeszcze ci oddał, w jaja ci strzelił gumą. Chcesz tą malutką? Mniejszą gumę? No, chcesz tą malutką? Ja chcę mniejszą gumę. Proszę bardzo. Jak jesteś kochany, ty mi oddajesz swoje gumy. Bo ty już masz inny pomysł pewnie, nie? I Grzesiu, w te trzcinki malutkie. Dziękuję. I tam będą mi brały? Będą ci brały. Będą mi brały. A ty na dużego czy nie? Ja se tam rzucam po swojemu. O, Grzesiu. Co mu jest temu? Ty masz? No. No już, początek miał bardzo dobry. Ale walczy już? No tak, idzie sobie dnem. Podbierak do wody, poproszę. Jestem gotowy, nie ruszę. Nie, no, to po prostu ładnie uderzył. Nie mów tak, ładnie. Jest nasz. Jest nasz. Będziemy. Nie, oczywiście. Co za miejsce, co? No Eldorado się zrobiło, nie? Szybakowe? No. Tak się trenuje, powiem, w zasadzie trening. Tak się trenuje, dokładnie. Zajmiesz się nim? Zajmę, oczywiście. Ty sobie rzucaj. No, to tam... Proszę bardzo, panie sędzio. O rany, 60 jak nic, ty. 60. Uciekaj sobie. Który to nasz dzień wędkowania? Trzeci się kończy. Leci ten czas. Jak jest miło, to szybko leci. Dziś fajna zabawa, Grzenio, nie? Bardzo. No i mój rekord. 64. W szczupaku 64 cm. Proszę Państwa. To nie są żarty. A drugi 60. Który to dzień, Grześ? Na wodzie? No. Czwarty. Pięćdziesiąt cztery.
54. Brawo, no brawo, jest otwarcie dnia. Otwarcie dnia. Klapnął. Proszę po rodziców, dziadków. Daj Boże. Hover. Hover. Słońce Szwecja. Twarz. Grzeje nas. Panowie, bierze ryba. Pogale. No tu są cały czas ryby. No my mamy już po dwie, ja takiego konia ze 30 cm. No kawałek jeszcze jest, no. Witam pana Grzegosława. Witam pana Grzegosława. Ja bym tu jeszcze porzucał. Butem tak. Skoro tu są jakieś ryby. Butem tak. Wiesz? Ja bym tu jeszcze porzucał, póki są tu ryby. O, nie wiem, idziemy pod drutem. Ładnie. No, my będziemy dryfowali. Po maciarsku jest też ładnie, co? My będziemy w dryfie szli. O. Abortaż, abortaż. Odbijemy, odbijemy. A tu pamięć? Tu. Sześciarze. Na szyku, ale mamy i takie. Takie też mamy. Uwaga. Jak się usposabia, o. A my tam chcemy wejść? Na razie bezpiecznie. Wchodzimy. Ich oczom ukazał się las. Jeziu, tu niby ryby nie ma, ale pod kablem będzie. No to chodź, sanda. Taka prawda wędkarska. Gdzie przewody, tam są ryby. Nic nie chcą. Nie ma tu panie. Kto to mówi? Kierownik lodowiska. Witam wszystkich. Przyjechałem do Szwecji. Dowiedziałem się, że tutaj jest raków elot. Ale trzeba mieć podobno sprzęt, żeby takiego raka wyjąć. Więc posmutniałem. No bo nieprzygotowani. No, no nikt nie mówił o rakach. I proszę bardzo, dzisiaj środa. Co pan Grzegorz wyciągnął z wody? No, to jest przynęta, raki jak marzenie. To jest przynęta Grzegorza i profesjonalna pułapka rakowa. I to już z zawartością raków. Ilu? Raz, jeden zdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z sześć sztuk jest. Można? Można. Dobra, ja ci to, Grzesiu, oporządzę. Naprawdę? Spróbujemy to zjeść? Do wiaderka wrzucimy raki. Trochę wody im nalejemy. Jeżeli będą miały wyjąć. A w ogóle, czy to się, jak się, to się otwiera, zobacz. To sobie... No dobrze, musimy sobie tam... Musimy sobie radzić. Poprawić. Dziękuję wszystkim. No jestem po prostu cud. Tak to nazwę, króciutko. Nie ma co tutaj opowiadać więcej.
Jakim oceanie byliście? Spokojnym, za spokojnym. Na brązowym. Za spokojnym? Tak. Na brązowym. Myśmy zdryfowali trochę, no to mieliśmy po jednym i koniec. Szupaczek? Tak. Gotowy? No. Czekaj, jestem już gotowy. Z tej strony, kurwa, nie dogadaliśmy. Jakby był kurwa bydla. Nie, spokojnie. Jest twój, nie rusił. Ale czekaj, niech nie zaplącza. A, zaplącza. O, widzisz. Maluś. Ale na gumę 19 cm. One tu w ogóle nie szanują rozmiarów. Tu nie ma żadnej selekcji, nie. Tragedia, co? No, bo daj, pobliż. Wiesz, to jest tragedia dla tego, nie? Dla środowiska, co? Przecież on by spokojnie, zobacz, no, na jaką gumę? To jest po prostu nie do przyjęcia. Czyli to są takie kozaki? Zobacz, no zobacz, 19 cm guma, tak. Pajek ma z 50. Co, chciał ją zjeść, tą rybkę? No zobacz. Dobry jesteś po prostu. No widzisz, no pół siebie, połowa. Nie? Wariaty są, kozaki. No jest 50, nie? Ale 52. Będziemy się później jakoś tak idziemy na pułapkę. No i uciek, co? Jesteśmy na terenach szwedzkiej armii, ale legalnie. Skała, co? Będzie wypowiedź dla prasy, uwaga, poprawię się. Widzisz, ile poprzeczkę podniósł? Na 92. To jest idiota, wzięła jakaś grupa. No. Wzięła głupia. A pogryzła mnie? Ale takie palce ma pokazać. Pogryzła mnie, skuba matki. I po cię kopnę nie ma. Zemściła się na mnie. O, lagierzy płyną. 92 cm. To już jest ładna ryba. No jak nie było większej, to co, miałem nie brać takiej dużej? Ale on musiał wsadzić palce tam do środka. Nie. I zobacz, cały palucha dolewica. Co jest? Ja mówię, po co tam te palce wkładać? A ty, Kaziu, coś miałeś? Co? Miałeś? Małe, krótkie. Ja nawet jednego, 52, nawet jednego 52, takiego ze 20 cm złowiłem. Jak mu wyjmowałem blaszkę. Ale mówisz krótkie, używasz liczby nogi, a złapałeś jednego. Ja tylko jednego. Nie wiem, co to jest. Nie było. 7 raków to jest sporo, dla dwóch ludzi jest super jedzenie. Na ilu? Dla dwóch ludzi. No to co sam zjem, to będę najedzony, nie? A to będzie najedzony. Ale będziesz musiał zjeść od razu 3 posiłki. Dziękuję wam za radę. Jak to wziąć teraz wyjechać? Dziękuję za radę, panowie. Byle nie szedł tylko na. Byle nie szedł. A już jest po robocie. Jak to? No już idzie sam. Grzeczny jest? Mm-hmm. Duży bardzo. Tak, tak. Oj, spory jest. Nawet 50 nie ma. Trudno. Niech. Ale musisz się przywitać z nim. Ale czekaj. Od razu do mnie. Ale widzisz jak uderzał. Pupu. No 3 razy się pokoiłeś, no co? Przed zatem. Chciał zjeść tą rybkę? No nie wiem, czy ma 50, zobaczymy. Chciał swoją rybkę zjeść, prawda? No. Ci śliczny. No jest 50. Trzy. Po naciśnięciu. Jest w tym stole. My też naciskacie go na środku. Szwedzkie klimaty. Dzięki. A poza demonstrujecie. Przerwie. Dzień dobry, ogolony po przerwie, Agdański. Gdyż szykuje się na Big Fish Mama. Big Fish Mama. Mama. Tu trzeba tego szczupaczka złowić. Potwór, co? Siedem. 67. Uciekaj. Pięknie, proszę. Idź, wracaj tam do siebie. Brawo, no przyjdę, brawo. Po ciebie jutro. Brawo. 67. Super, brawo. Co ty znowu ode mnie chcesz? Kilka słów dla naszych wielbicieli.
Opowiedz, jaki był dzień dzisiaj. Dzisiaj była środa, czwarty dzień wędkowania. Wydarzyło. Dzień szczególny. W grupie padła największa do tej pory ryba, 92 cm, złowiona przez Andrzeja. Szczupak, tak, tak, tak. No ja poprawiłem swojego największego szczupaka na 67. Łowiliśmy o konia na 30. No i najważniejsze były raki złowione. Grzesiu złowił łapkę rakową, w której były żywe raki, 7 sztuk, które skonsumował. Jak większość mięsa, które tutaj złowił, tak? No ale tak, już tak, tak. Mięsa już masz dosyć, nie? Nie. Nie jeszcze? No skąd? No na razie uwalniamy już teraz, nie? No, bo my jesteśmy no kill. No kill. No kill. Także kończymy czwarty dzień. Zwijamy się. Jutro spróbujemy zaatakować. Rano. Duże okazy. Rano spróbujemy zaatakować. Zobaczymy. Oj, tam z tym rano bym nie przesadzał. Po 11 już wyjdziemy na wodę. Dokładnie. Ten śpioch. I mięsiarz. Dziękuję wam wszystkim. Dobranoc.